Jako korepetytor online z przymiotów ilościowych, ekonomicznych omówię z finansów zagadnienie rent, czyli stałych płatności dokonywanych cyklicznie w tej samej wysokości. Gdy zadanie ma następującą przykładową treść, pomogę Wam zrozumieć to zagadnienie. Bank udzielił klientowi kredytu o wysokości 200 tysięcy złotych, który ma być spłacany stałymi płatnościami płatnymi na początku każdego okresu rocznego przez kolejne 4 lata. Roczna stopa oprocentowania tego kredytu wynosi 10% rocznie. Obowiązuje kapitalizacja roczna. Pytanie brzmi, jaka jest wysokość tej jednookresowej płatności, czyli ile wynosi rata kredytu wraz z odsetkami. A więc pytanie jest, ile wynosi renta, czyli stała płatność, którą będziemy wnosić do banku w związku z kredytem na 200 tysięcy złotych. Zaczynamy wszystko od tego, że podana kapitalizacja ma charakter roczny. Wówczas nic nie trzeba robić, stopa procentowa, która jest podana u nas jako rocznie, jest zgodna z częstotliwością naliczania odsetek, czyli z kapitalizacją. U nas niewiadomą jest ta właśnie wysokość wpłat, jakie są dokonywane z okresu na okres. Ale pytanie, jak tutaj te 200 tysięcy to potraktować? Ja powiem Wam tak, jeżeli bank już udzielił tego kredytu i zaraz zaczniemy go spłacać, to oznacza, że to jest obecna wartość naszego zadłużenia, które będziemy spłacać rentami. Czyli to jest PVA, to jest teraz udzielony kredyt, który będziemy spłacać stałymi płatnościami. Dodatkowo w zapisie stosujemy czasem, choć zależy w sumie od uczelni, taki element apostrofu, takiego symbolu prim u góry, bo to oznacza, że te płatności wysokości A, jeszcze nieznanej, są wnoszone na początku każdego okresu płatności. A więc robi to różnicę, czy ja płacę na końcu każdego roku, czy na początku każdego roku. To jest jak najbardziej ważne pytanie. Ważna kwestia, bym powiedziała, nie pytanie. I teraz, jeżeli ja wiem, że ten kredyt został udzielony na 4 lata, a kapitalizacja ma charakter roczny, to naszego okresu 4-letniego nie trzeba w żaden sposób zmieniać. Będzie to 4 lata, a nie zmieniamy to ani na miesiące, ani na kwartały, ani na żaden inny podokres. Dalej idąc, jeżeli wiem, że stopa procentowa rocznie u nas wynosi 10% w skali roku, możemy już zająć się szukaniem odpowiedniego wzoru na liczenie rent. Tylko który wzór? Wzorów jest zawsze dużo, jeśli chodzi o renty, a my musimy wziąć taki wzór, gdzie po stronie prawej, czyli elementów wiadomych, znajduje się wartość bieżąca naszych rent, ale co jest jeszcze ważne z tym apostrofem, czyli będą to renty wnoszone z góry. Z góry, czyli na początku każdego, u nas dokładnie w tym przykładzie, roku. I teraz, jeżeli podstawię po kolei, ile wynosił ten kredyt, czyli obecnie ile wynosi wartość tych wszystkich rent, które będziemy wnosić do banku i ile wynosiło oprocentowanie, to samo powtórzymy tu w mianowniku i tutaj też w mianowniku i wpiszemy sobie minus n, czyli minus 4 jako liczba tych dokonywanych kapitalizacji, a potem plus 1, będziemy mogli otrzymać wynik obliczenia, który powinien być podobny, zbliżony do tego, co mi faktycznie wyszło w tym zadaniu, czyli zostaje nam tylko jeden element interpretacji, kilku słów komentarza, które są niezbędne, jak w każdym zadaniu z przedmiotów ilościowych ekonomicznych. Wystarczy napisać przykładowo taką prostą interpretację. Jak ją napiszecie? Wasza sprawa. Musicie na pewno patrzeć to, jak to jest na uczelni traktowane, jak powinna brzmieć taka interpretacja. Moja przykładowa interpretacja takiego obliczenia brzmi:
Płatność stała powinna być w wysokości 63 094 zł i 16 groszy. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.